1, 2, 3, 4, 5, 6 to nie jest hasło, chociaż bardzo często wykorzystywane. Zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym będziemy właśnie poruszali tematykę, jak odpowiednio dobierać hasła i jak nimi zarządzać. Jak korzystać też z innego rodzaju zabezpieczeń i narzędzi. Zapraszamy. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu o programach po ludzku, w którym mówimy, jak nazwa podcastu, po ludzku o programach, głównie rozwiązaniach biznesowych dla firm produkcyjnych, sprzedających różne rzeczy i masę różnych ogólnie firm. Staramy się odszyfrowywać tajemnicze skróty, nazwy i funkcjonalności, tak żeby każdy nawet z niezacięciem informatycznym wiedział, jak wykorzystać dane oprogramowanie. Tak jest. Jeżeli jesteś pracownikiem firmy, jeśli jesteś właścicielem firmy, bądź po prostu chcesz się dowiedzieć czegoś nowego, ten podcast jest dla Ciebie, więc serdecznie Cię zapraszamy. A dzisiejszy odcinek, hasła. Coś, co przechodzi nam przez palce wiele bardzo razy, często. Wiele nie? różnych serwisach. I tak można powiedzieć, nagrywamy odcinek w marcu 2021, gdzie jesteśmy rok po pandemii. No. Rok, który bardzo mocno odbił się na pracy i wykorzystaniu narzędzi typu komputer, tablet i zwiększył liczbę wykorzystywanych serwisów internetowych, zwiększył liczbę logowań właśnie przez to, że wiele osób pracuje zdalnie, loguje się do swojej firmy, do swoich systemów, ale też częściej korzystamy ze sklepów internetowych. A każdy sklep internetowy to jest nowe hasło, nowy dostęp i tak dalej. Nie wszystko się da kupić na Allegro, teraz już na Amazonie. Na Amazonie, tak. Ale jest tych serwisów bardzo dużo i to, co gdzieś też nas natknęło do nagrania tego odcinka, to szwedzka organizacja SSF, która przygotowała bardzo ciekawą kampanię, która w formie billboardów na przystankach, w różnych miejscach reklamowych opublikowała taki dość jasny przekaz typu your password is shit. Bez oczywiście całego zdania, tylko bez it. tylko wytagowane, typu dick isn't hard enough i tak dalej, i tak dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to nie jest hasło. Więc idąc troszeczkę tym tropem, chcieliśmy troszeczkę uświadomić, jak należy zadbać o hasło, że to nie jest tak, że nazwisko, nazwa miasta, standardowe nazwy, które wykorzystujemy, to nie są po prostu hasła. Całe szczęście na siłę tego hasła już wpływają producenci danych serwisów, bo nieraz wymagają konkretnych haseł. Tak, wymagają konkretnej złożoności, nie? Duża literka, mała, znaki specjalne. Tak, natomiast chcemy troszeczkę powiedzieć o tym, jak korzystać z haseł, z menedżerów haseł na bazie naszego doświadczenia, na bazie tego, co my się uczymy od na przykład niebezpiecznika, gdzie naprawdę sami pewnie możecie już zauważyć, nieraz się powoływaliśmy na artykuły w tym serwisie, bo uważam, że jest mega fajny, mega ciekawy i na pewno warto go czytać. Natomiast do rzeczy. Hasła. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To nie jest hasło. Skąd to się wzięło? Za zeszły rok najpopularniejsze hasło to... Nie mów, że 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dokładnie tak. Ale jaja. A wiesz co, ja doszedłem do bazy, która wyciekła w 2017 roku. Notabene na stronie niebezpiecznika znalazłem ten artykuł. I uwierz mi, tam również na pierwszym miejscu właśnie było 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasło. Co? Minęły 3 lata. 3 lata, tak. I nadal hasło najbardziej popularne. Tragedia. Ale gdyby wziąć pod uwagę zwiększoną liczbę internautów, zwiększoną liczbę serwisów, no to kurczę słabo. No i można powiedzieć ha, 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 no co z tego. Tylko jeżeli ktoś ma to hasło, nawet bot, bo to nikt człowiek tego nie będzie wpisał, robi coś takiego, że dziennie przechodzi bot przez wiele milionów stron internetowych i loguje się. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 albo nazwa użytkownika 1, 2, 3, 4, 5, 6 i pewnie ileś takich serwisów trafi i zaloguje się, tak? Czy to do WordPressa, czy to do sklepu internetowego, czy to do jakiegokolwiek innego serwisu. Więc taki pierwszy punkt, o którym trzeba pamiętać.
Po pierwsze, nie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znaczy w ogóle pytanie, skąd się biorą takie hasła? Nie? Tu jest cała esencja. Dlaczego użytkownik wpada na pomysł, żeby sobie wymyślić hasło? To jest no, coś, co zabezpiecza mój serwis. Z lenistwa. Przed, no, być, no, no, być może z lenistwa. Moje zdanie jest takie, że po prostu wiesz, znaczy może nie moje zdanie. Ze swojego punktu widzenia, tak to powiem, ze swojego punktu widzenia wymyślam proste hasła. Generalnie hasła trzymam w menedżerze, haseł o czym za chwilkę, ale mam część haseł, które trzymam w głowie. To są hasła, których najczęściej używam, bo wpisuję je na przykład 30 razy dziennie. Mhm. No to, no, no to nie będzie to, nie nabierzesz mnie na to. Nie będzie to hasło 30 znakowe, bo po prostu szlak by mnie trafił, tak? Więc w takich momentach pojawiają się właśnie te proste hasła typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, typu kuwerty na klawiaturze i tak dalej, i tak dalej. Co jest błędne. Ja też mam świadomość, że to, co robię, jest błędne, no ale na obecną chwilę nie mam innego pomysłu. Czekaj, jak się kurde, wiesz, trochę wpadłeś. No. Mówisz, że jest to błędne, znaczy, mówisz, że tak robisz i jeszcze mówisz, że tak nie róbcie. Zgadza się, ale w moim przypadku nie jest to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. To jest hasło mające tam do 10 znaków, które, no właśnie, hint. Dam wam przykład, jak ja generuję swoje hasła, które muszę zapamiętać. Muszę użyć dobrych słów, żeby Mateusz, nie zdradzić. Mateusz, dwa wykrzykniki i nazwa serwisu. Nie, nie. No właśnie. Czy takie hasło jest dobre, pomimo tego, że jest długie? Mateusz, dwa wykrzykniki, Facebook? Nie. Nie, ponieważ końcówka na końcu, masło myślane, końcówka sugeruje, że takie hasło jest do Facebooka, więc być może takie samo mam do Instagrama. Być może takie samo mam do poczty, więc to też nie jest, długie hasło nie zawsze jest dobrym hasłem. Jak ja generuję hasła? Hint. Jest powiedzmy sobie miesiąc marzec, oglądam to, co się dzieje, spokojnie, oglądam to, co się dzieje na świecie. Coś mi się tylko przypomniało, ale to za chwilę. Oglądam to, co się dzieje na świecie, patrzę, co się dzieje w polityce, patrzę, co się dzieje, wiecie, na Marsie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I coś, co mnie po prostu w tym miesiącu zainteresowało, buduje sobie jakieś parosłowne hasło, które ja zapamiętam w związku z tym wydarzeniem. Tak? To jest na tyle fajne wydarzenie, na które mnie wpłynęło, na które mnie zainspirowało, więc ja o nim pamiętam, więc jestem w stanie sobie skojarzyć to hasło. Tyle w temacie. Masakra. Dlaczego? Bo jak ja bym miał tak wymyśleć hasło, to ja bym ze stresu zaczął sobie myśleć, cholera jasna, o czym ja myślałem tydzień temu. Boże, ale, to był Mars, czy to ale, nie wiem. Ale nie zmieniasz hasła co tydzień i zaufaj mi, ta metoda działa. Dobra, tym bardziej, miesiąc temu. Kurde, czekaj, no co było miesiąc temu? Patrzę na archiwum gazet, co się działo miesiąc temu. Ja pierdzielę, ty. No. Słuchaj, w moim przypadku się to stało. Ja mam lepszy pomysł. Ogólnie wyznaję taką zasadę, że najistotniejsze hasła pamiętam w głowie i mam kilka haseł i są przerąbane. I nie wpisuję ich często, bo wszystkie hasła, które mam wpisywać często, trzymam w menedżerze haseł. Na hasło do menedżera haseł? No i to jest to jedno z tych haseł, które pamiętasz. No właśnie. No tak, ale wiesz, jak masz menedżer haseł rozsądny, to ty nie logujesz się do niego hasłem, tylko logujesz się paluszkiem, logujesz się oczkami do niego, czy tam buźką całą. I nara, nie? Ważne tylko, żeby co jakiś czas, i na tym się raz złapałem, robić sobie ćwiczenia, bo co? Przykładasz, buźka i tak dalej. A w pewnym momencie pyta się, podaj hasło. O cholera jasna, ja przez pół roku nie wpisywałem hasła, jakie ja mam. Ważne, żeby sobie to przypominać, ale nie o tym chciałem. Hasło hasłami. Ważne jest, żeby nie robić głupot, nie podchodzić do tego trywialnie, mieć świadomość, że to nie jest tak, że to jest mało ważne i tak dalej. Naprawdę ktoś może nam wyrządzić krzywdę w internecie, podszywając się pod naszą tożsamość. W najlepszym wypadku gdzieś tam to nas zestresuje, ale może się skończyć na szkodach materialnych, na szkodach wizerunkowych i tak dalej. I aby nie męczyć się hasłami, bo nie wiem, ile przeciętny człowiek ma tych serwisów, ale moim zdaniem wiele osób tych serwisów ma 50+, można powiedzieć. I to nie jest to, ktoś powie, co? Ja mam 50 serwisów, 50 haseł. Dopóki ktoś sobie tego nie usystematyzuje, to nie jest świadomy, że tych serwisów ma. Ile ty masz, Mateusz? W moim menadżerze haseł jest, dzisiaj sprawdzałem, 416 haseł.
Ja pierdzielę, a ja narzekam, że mam 80 i się stresuję, że za dużo rzeczy mam w życiu. 416 haseł w menadżerze, ja haseł pierdzielę. Mam schowanych. Oczywiście część jest pewnie nieaktualna, znaczy nie może nieaktualna, ale część jest do serwisów, do których logowałem się raz w życiu, bo musiałem coś kupić, bo coś tam, tak? Ale no, właśnie, 416. Właśnie. I żeby tego nie pamiętać, żeby... No, człowiek nie jest w stanie pamiętać wszystkiego i wtedy, kiedy nie mamy menadżera haseł, kończy się tak, że mam hasło... Wspólne do 30 kont. Czemu nie do 416? I problem jest wtedy taki, że ktoś, kto zdobył to jedno hasło, tak naprawdę może nam sporo zaszkodzić, wchodząc do różnych serwisów. Dlatego menadżer haseł, moim zdaniem, to jest podstawa. Jeżeli miałbym polecić menadżer haseł, 1Password. Też z niego korzystam. Wcześniej, jak byłem na Macu, to korzystałem natywnie z pęku kluczy. Od iClouda. Przerzuciłem się na 1Password ze względu na to, że potrzebowałem synchronizacji haseł raz, że między urządzeniami, ale dwa między środowiskami. Windows, platformami. Mac, platformami, dokładnie tak. Więc no, Krzysiek z tego korzysta, ja z tego korzystam, dlatego polecamy. To nie jest w żaden sposób artykuł, podcast sponsorowany. Z doświadczenia po prostu nie, mówimy, dodatkowo jest dobry. 1Password po pierwsze zajmuje się tym od czasów, kiedy menadżery haseł nie były popularne. Tak. Ma masę zabezpieczeń, nie będziemy teraz mówili o sposobach szyfrowania i tak dalej, bo myślę, że to nie jest na tyle ciekawe do tego odcinka. No i nie byłoby natomiast po to, co jest ważne, po pierwsze, poza standardowym hasłem i tam loginem, wymaga specjalnego klucza, wymaga hasła takiego głównego, a jeszcze możemy to spiąć z dodatkowymi zabezpieczeniami, o których mówimy później. To akurat jest rozwiązanie, które w wersji mobilnej może być darmowe, w wersji tak naprawdę użytkowej jest płatne, jest w formie subskrypcji. Natomiast jeżeli nie chcesz wydawać pieniędzy na menadżer haseł, nie czujesz takiej potrzeby, można korzystać z menadżerów haseł wbudowanych w na przykład przeglądarki internetowe. Chrome ma swój menadżer haseł zsynchronizowany z kontem Google prywatnym, tak? Microsoft również umożliwia synchronizowanie haseł z aplikacją Microsoft Authentication. Google ma swój pęk, przepraszam, Apple ma swój pęk kluczy. I fajnie z tego korzystać, tylko znowu, nie w głupi sposób, to znaczy nie mówiąc wprost na pałę zapisuję hasła w przeglądarkach i nie wiem do końca co się z tym dzieje, tylko najpierw zweryfikować, tak? A zapiszę jedno hasło na próbę. Zobaczę, jak to wygląda w przeglądarce, zobaczę, jak to wygląda na urządzeniu mobilnym, zaloguję się do swojego konta, na przykład Google, zobaczę, jak to tam widnieje. I jak to sobie opanujemy, to jest fajnie, tak? Bo po pierwsze jest to proste, po drugie sam mechanizm już podpowiada hasło, które jest nie na zasadzie mam 5 lat, tylko jest złożone z szeregu różnych znaków trudnych do wypowiedzenia, pomieszanych, nie mówiąc już o zapamiętaniu, więc no, moim zdaniem to jest taka podstawa, tak? Nie starajmy się zapamiętywać haseł, nie starajmy się wymyślać haseł, oczywiście poza tymi kluczowymi, tak? Bo tego się nie pozbędziemy. Natomiast no, jest to coś, co na pewno nam pomoże. Natomiast hasło to nie wszystko. Hasło to nie wszystko, ale teraz mi się jeszcze tak skojarzyła jedna rzecz. No, hasło do Windowsa. Też przychodzisz do pracy, podajesz jakieś hasło. Bardzo często jest tak, że administratorzy systemów w pracy wymuszają na nas, żebyśmy co jakiś okres zmieniali sobie hasło. Mhm. Tak? To jest dobra praktyka, ale z drugiej strony może powodować taką, wiesz, patologię właśnie w wymyślaniu haseł, tak? No bo to będzie Basia 1, Basia 2, Basia 3, Basia 4 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc pytanie na przykład, czy do Windowsa moglibyśmy wdrożyć jakąś alternatywną właśnie metodę logowania, żeby samo hasło było skomplikowane, ale żebyśmy nie musieli za każdym razem, jeżeli idziemy na spotkanie, do toalety, później wklepywać, wiecie, takiego hasła do Windowsa. Jest Windows Hello. Tak, ale ogólnie Microsoft też ma taką politykę, że jakby znosi obowiązek, czy konieczność wpisywania haseł do różnych serwisów. Ostatnio nawet próbowaliśmy do poczty Microsoftowej logować się. W ogóle nie jest wymagane hasło. To znaczy, no można powiedzieć, jak to hasło? Bez hasła. Nie, jakby jeżeli użytkownik ma tak odpowiednio skonfigurowane konto, o czym za chwilę będziemy mówili,
to nie musi podawać tego hasła, tak? Ważne, żeby je pamiętał, bo ono do pewnych czynności jest potrzebne, na przykład do wejścia w ustawienia, natomiast do samego zalogowania nie jest potrzebne, co znowu nas chroni przed fałszywymi stronami, tak? Zgadza się. Więc, tak. Więc to jest na pewno na plus. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, odciski palców na komputerach, odcisk twarzy, wizerunek, buźki. Tak? Facebook. Jest to oczywiście ważne, natomiast hasło to nie wszystko, tak? Tak. Jakby 10 lat temu to może hasło było, o kurczę, fajne, praktycznie no, przesadziłem z tymi 10 latami, bo wiele serwisów nadal wymaga tylko hasła i loginu, tak, najprostszej metody, natomiast wiele już poważnych serwisów właśnie typu Gmail, typu Microsoft, typu Apple, no masę usług jest tak naprawdę, każdy, nie wiem, hostingowe, niehostingowe logowanie do strony wymaga dwuetapowej weryfikacji. Co to w ogóle jest? Może nie wymaga, ale jest możliwość... Jako opcja, tak. Tak, jako opcja uruchomienia czegoś takiego i od razu, spoiler, zalecamy uruchomić sobie takie coś, cokolwiek by to nie było. Z tym wymaga, nie wymaga. Google ma bardzo fajnie. Jak nie masz weryfikacji dwuetapowej, to on co jakiś czas do ciebie krzyczy. Twoje konto wymaga uswawnień, zauważyliśmy problem z twoim kontem. Tak? Możesz to sobie, tak, wiesz, nie. Uporczywie obejść, ale informuje cię o tym, ale nie wymaga. Jeżeli mówimy o środowiskach biznesowych, o korporacyjnych kontach, w przypadku rozwiązań Microsofta, pewnie Google'a tak samo, administrator całej usługi może wymóc na użytkownikach dwuetapową weryfikację. Tak. I to też ciekawe, Microsoft dla swoich partnerów biznesowych jakby z góry narzucił, jesteście partnerami, macie mieć dwuetapową weryfikację. Jak nie, to spadajcie. Bardzo dobra polityka. Ale co to jest? To jest dodatkowa warstwa, którą musimy przejść oprócz podania hasła. Czyli wpisujemy swój login, wpisujemy hasło, klikamy zaloguj i mamy następny formularz, podaj kod, włóż klucz, potwierdź w aplikacji. To są takie trzy główne metody właśnie tej drugiej metody autoryzacji. Klucz, przepraszam, zacznijmy od prostszych rzeczy, kod. Czy to wysłane SMS-em, czy to wysłane na maila, czy to generowane w aplikacji, którą sobie możemy ściągnąć i skonfigurować wraz z naszym kontem. Czy to aplikacja, która wymaga tylko i wyłącznie potwierdzenia, tak? Tak właśnie ma Microsoft zrobił, fajnie wymyślone. Że Google tak samo. Że nawet, nie, akurat w przypadku Google korzystam z czegoś innego, o tym za chwilkę, ale generalnie nie trzeba podawać żadnych kodów. Nie ma żadnego drugiego formularza, tylko po prostu potwierdź na urządzeniu. Przychodzi powiadomienie na telefonie, potwierdzam i już idzie. Idea jest taka, żeby z niezależnego urządzenia potwierdzić, że ty to ty. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No i trzecia metoda to chyba najbardziej dla zapaleńców i najbardziej bezpieczna tak naprawdę. Powiedział dla najbardziej świadomych użytkowników. To jest słowo klucz. Tak, tak, tak. Klucz tak. Przy kluczu świadomość. Klucz sprzętowy. Klucz sprzętowy. Takie małe urządzenie, które po wpisaniu loginu i hasła przeglądarka prosi włóż to, to się oczywiście konfiguruje z serwisem w odpowiedni sposób, ale włóż to do komputera i potwierdź tym kluczem, tak? Czyli dosłownie włóż klucz do zamka. Innymi słowy, jeżeli ktoś ma twoje hasło, przejął twoje dane, to bez fizycznego urządzenia wpięte w komputer nie jest w stanie podłączyć. Jeżeli nasze hasła wyciekną, to czy właśnie kody SMS, czy aplikacja, czy klucz, no bez tego ciężej. No bo to nie tak, że 100%, ale ciężej przestępcy będzie się dobrać do naszych danych. Się zastanawiałem. Wiesz, no to jest klucz USB. A jak do telefonu byś go wpiął? No akurat ten mój klucz ma moduł NFC, czyli moduł radiowy, gdzie do iPhone'a przybliżam. Aczkolwiek mojego głównego iPhone'a wczoraj reklamowałem, mam alternatywnego, który nie ma NFC i nie mogę skorzystać z tego klucza. I co, nie zalogujesz się w ogóle? No akurat nie loguję się. Tak, okay. To jest chwilowo i mam tylko jeszcze telefon do odbierania ten telefonów, połączeń. Dobra. Więc no tak, tak, tak. Mamy dwuetapową weryfikację i no do wszystkich tak naprawdę serwisów typu poczta, typu no bank to już wymaga, tak? To nie jest coś, co jakby tu właśnie, prosi, banki wymagają. Właśnie akurat. Tak fajnie też powiedziałaś bank. To jest bardzo dobry przykład od razu takiej dwuetapowej weryfikacji, w ogóle nawet nie wiedząc o tym. No zobacz, ja logując się do swojego banku,
podaję login, podaję hasło i dodatkowo na kolejnym formularzu mam jakiś ciąg, no dobra, no powiem, ileś tam znaków z PESEL-a muszę wpisać, nie? To jest dwuetapowa weryfikacja. Tak, jeżeli wyciągnie mój login, wyciągnie moje hasło, no to ktoś dodatkowo musi skojarzyć ten login z tym hasłem do tego użytkownika, znać jeszcze jego PESEL. Tak, ale jak sobie przypomniałem, banki w zeszłym roku, którąś tam dyrektywą unijną, miały takie rozporządzenie, że muszą wprowadzić dwuetapową weryfikację, czy to właśnie w postaci aplikacji mobilnej, czy to w postaci kodów, chociaż już od tych zdrapek to też praktycznie odchodzi. Tak. Czy najczęściej to chyba SMS jest taką popularną metodą. No i po prostu to trzeba ustawić, to nie wolno tego traktować jako o zbytek łaski, o coś tam. To chodzi o nasze bezpieczeństwo, tak? I o ile mówimy o jakichś takich serwisach, powiedzmy mało szkodzących, nie wiem z którego, nie wiem jaki może być mało serwis, mało szkodzący, ale no, nie wiem, jakieś forum internetowe, no, coś mało istotnego, tak, gdzie podaliśmy swój nick i żadnych swoich danych, no to prawdopodobnie nic się nie stanie, tak, ale jeżeli korzystamy z usług Google'a, jeżeli korzystamy z usług Apple'a, Microsoftu i tam nie ustawimy sobie zabezpieczenia dwuetapowego, no to jest sorry, to jest naprawdę bardzo duży błąd, bo są to serwisy, które zbierają masę danych o nas, wiedzą bardzo dużo o nas, sami podajemy tam bardzo dużo danych, no i niezabezpieczenie się naprawdę jest dużym błędem użytkownika w moim mniemaniu. Natomiast też ciekawostka, dlaczego trzeba być odpowiedzialnym użytkownikiem i świadomym użytkownikiem, korzystając z kluczy sprzętowych? No właśnie, ten klucz sprzętowy konfiguruje się w taki sposób, że można wymusić, to jest dobrze powiedziane, dobrze dobrane słowo, można wymusić, aby oprócz oczywiście standardowego hasła, to było jedyną możliwością zalogowania się. Oczywiście są jakieś kody awaryjne, gdyby właśnie to się uszkodziło, no i właśnie miałem taką sytuację, tak? Z jakiegoś powodu to mi przestało działać. A kodów awaryjnych, no myślałem, że były, no na myśleniu się skończyło, nie? I miałem gigantyczny problem, żeby zalogować się do swoich serwisów. Ostatecznie udało się, dzięki Bogu udało się, była to po prostu mordęga, były to łzy w moich oczach, co ja mam teraz robić, ale na szczęście producenci, serwisy mają procedury wdrożone. No musiałeś strasznie trudne. Musiałeś sprzedać swój dowód osobisty, tak, kartę kredytową. Tak, musiałem, kolokwialnie mówiąc, ściągnąć gacie, żeby potwierdzić, że ja to ja, ale no w końcu udało się odzyskać. Dlatego no to jest takie najbardziej bezpieczna metoda logowania, bo raz, że to jest klucz sprzętowy i nie wdając się w szczegóły techniczne, on jest bardzo ściśle powiązany z serwisem. A dwa, no jak to zgubisz, no to no przerąbane. Katastrofa. Dlatego też często się zaleca, kup dwa. Jeden miej przy sobie, drugi schowaj w sejfie, w domu, tak? Na wypadek właśnie awarii tego pierwszego. Dokładnie tak. No i myślę, że tak zmierzając gdzieś tam do podsumowania, no to co jest, to jest taką, można powiedzieć, esencją, co jest bardzo istotne. Hasła hasłami, dodatkowe zabezpieczenie, klucze, kody, SMS-y. To jest wszystko bardzo istotne. To jest mega istotne, tak? Bo to jakby zabezpiecza nas przed takimi oczywistymi rzeczami jak boty internetowe, tak? Bo przecież nikt ręcznie tych haseł nie sprawdza, tak? Czy 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest hasło Kowalskiego czy nie Kowalskiego. To robią roboty, które chodzą sobie po sieci nawet nie wiadomo kiedy. Gdzieś wyczytałem, że dziennie to jest około 50 ataków na zwykłą stronę internetową, więc no to się dzieje. Natomiast najważniejsza jest gdzieś swoja świadomość i wiedza o tym, i czujność tak naprawdę, tak, gdzie my się chcemy zalogować. Czy strona banku to jest strona banku? Czy mail to jest mail naprawdę prawdziwy? Naprawdę prawdziwy. Czy firma kurierska to naprawdę jest firma kurierska? Gdzieś zawsze być nieufnym, tak, w stosunku do tego, że ktoś o coś nas prosi. Że ktoś przysłał do nas mailem, zaloguj się, no. Wykryliśmy alert z twoim kontem, płatność została wstrzymana do twojej subskrypcji Spotify, szybko zaloguj się, podaj numer swojej karty kredytowej. Dokładnie tak. Większość ataków to właśnie są tego typu ataki, o których Krzysiek mówi, czyli zwykła socjotechnika. Ktoś próbuje wyłudzić od nas w taki czy inny sposób informacje. I to hasło jakiekolwiek by ono nie było. Czy byśmy korzystali z menadżera haseł? Czy, no dobra, tu się zatrzymajmy, jeżeli podamy przestępcy te dane, no to szachmat, tak? I przed tym
może nie w 100%, ale przed tym zabezpieczają właśnie nas te second factor authentication, czyli dwuetapowa weryfikacja, tak, o której mówiliśmy. Bo to, że podamy na tacy przestępcy login i hasło, to dodatkowo jeszcze, jeżeli on będzie się chciał zalogować, wyskoczy mu. A podaj klucz, podaj kod, przepisz kod z SMS-a, włóż klucz do USB. Co więcej, nie? Na przykład w przypadku banków, jakby w tych SMS-ach mamy napisane, że na początku logujesz się do serwisu, tak, a potem na przykład dodajesz zaufanego odbiorcę, tak? Tak, no to jest taki, kurczę, klasyczny już atak, tak? Ktoś się podszywa pod bank, dodaje siebie do zaufanych odbiorców i przelewa z konta wszystkie nasze pieniądze. Czy dopłać grosza do paczki kurierskiej, chociaż w ogóle nie zamawialiśmy nic i ktoś nas prosi o dopłacenie złotóweczki, grosika i tak dalej. Nie mówiąc już o sztuczkach na wyłudzenie płatności przez bramki i tak dalej. Tego jest masę tych ataków. W przeciągu ostatniego roku nasiliło się bardzo dużo i to tym by można było nakręcić osobny podcast. Zresztą są serwisy takie właśnie jak Niebezpieczni, gdzie mówią codziennie o tego typu sytuacjach. Trzeba być po prostu świadomych, ale jakby zadbajmy o takie podstawowe bezpieczeństwo typu hasła, typu dwuetapowa weryfikacja, bo to nas może uchronić. Natomiast jak nie będziemy nieufni w stosunku do wiadomości mailowych, no to tak naprawdę to nic nam nie pomoże. No, zgadza się. Zasada ograniczonego zaufania to przede wszystkim jak na drodze kierowca, tak samo w internecie, internaucie. W którymś odcinku mówiliśmy, że bardziej ktoś nas z pieniędzy, szybciej nas ktoś z pieniędzy okradnie przez sieć, niż włamie nam się do domu i ukradnie ze skrytki. W którychś techniuskach. Sam się pomyliłeś. No. Dobra, no to cóż, dzięki za wysłuchanie, jeżeli mam nadzieję ktoś jeszcze dotrwał do tego miejsca w odcinku. Jeżeli Wam się podoba, prosimy o udostępnianie na YouTube, łapki w górę, na LinkedInie, na Facebooku, innych serwisach, na przykład Twitterze. Gdzieś tam, jeżeli możemy liczyć na polecajki, prosimy. Bardzo nas to nakręca do dalszych odcinków. Robimy odcinki dla fanów, robimy podcasty. Tak. W ostatnim czasie również zaczęliśmy nakręcać cotygodniowe tech newski z artykułami ciekawymi. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie o programach po ludzku, na stronę internetową oprogramach.pl. Tak jest. A tymczasem co na dzisiaj? Dziękujemy Wam. Dzięki, miłego wieczoru, popołudnia, poranku lub kiedykolwiek, kiedy tego słuchasz. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Cześć.